8 lutego podczas Balu Mistrzów Sportu poznaliśmy zwycięzców 17. plebiscytu na dziesiątkę najpopularniejszych sportowców Ostródy, organizowanego przez Gazetę Ostrudzką. Plebiscyt ma na celu m.in. pokazanie licznych sukcesów ostrudzkich sportowców. Generalnie był taki zamysł tego plebiscytu, żeby pokazać to, że w Ostródzie jest sport, że są ludzie, na których warto włożyć jakieś pieniądze i warto w nich inwestować, ponieważ oni generalnie to jest najtańsza promocja Ostródy, także nie powinno się żałować na to pieniędzy. A no, niestety podejrzewam, że w tym roku, 2013, jeżeli będzie chociaż finansowanie na poziomie ubiegłorocznym, będzie fajnie. Jak będzie z wynikami? Może być dużo słabiej, ale miejmy nadzieję, bądźmy pełni optymizmu. Kibice tradycyjnie wypełniali kupony, a dodatkowo na swoich ulubieńców mogli wysyłać SMS-y. Niespodzianki w tym roku nie było. Najwięcej głosów zdobył tenisista stołowy Patryk Chojnowski, który w 2012 roku wywalczył złoty medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie. Na pewno będzie to najlepszy rok w mojej karierze. Dwa medale olimpijskie, jeden złoty, jeden srebrny, także no nie ma co porównać do innych lat mojej kariery. No na pewno będę to bardzo miło wspominał, no zawsze wracam myślami do tego Londynu, ale trzeba żyć też teraźniejszością, tak. No dzisiaj jestem tutaj w Jabłonkach, udało mi się zdobyć tą nagrodę najpopularniejszego sportowca Ostródy. Nie wiedziałem, że aż tyle ludzi mnie lubi, ale no to jest bardzo miłe. Drugie miejsce w plebiscycie zajęła lekkoatletka Patrycja Bujnicka. Statuetkę za trzecie miejsce odebrał Karol Szarmach. Tuż za podium uplasował się piłkarz Bogdan Miłkowski. W finałowej dziesiątce nie zabrakło debiutantów. Na piątej pozycji uplasował się przedstawiciel mieszanych sztuk walk Adam Martyniak. W życiu nie przypuszczałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę. Tam sporty jakieś tam się uprawiało, ale to tylko tyle i wyłącznie dla siebie, a że klub się rozwinął. Trener padła taka propozycja, żeby wystąpić, no wystąpiliśmy, no wypadło, myślę, że w miarę fajnie, piąte miejsce, no nie jest najgorzej, choć chciałbym, żeby było lepiej. Na kolejnym miejscu znalazł się Aleksander Miszta, siódma lokata przypadła Marcie Przybylskiej, tuż za nią uplasował się Jakub Periżok i Karolina Sidor, a dziesiątkę zamknął kajakarz Dominik Popławski. Nagrodę za 15-lecie działalności otrzymał ostrudzki klub Kyokushin Karate. Jest to dla mnie duża wartość, która się przekłada później. Ciężko trenujemy na treningach, ale jest doceniane to przez czytelników, przez mieszkańców Ostródy. To jak nasi zawodnicy zdobywają medale, to jak ciężko pracują na treningach, żeby osiągnąć sukces. Kibice za sportowe wydarzenie roku uznali Mazury Orlen Grand Slam w siatkówce plażowej. Bal sportowców od kilku lat tradycyjnie odbywa się w hotelu Anders w Starych Jabłonkach, a zabawa trwała do białego rana. Niektórzy ze sportowców na drugi dzień już powrócili do swoich treningów. Teraz mają kolejny rok, by zyskać sympatię kibiców.